Decyzja o nakręceniu filmu Miłość jest efektem Twojej fascynacji tą grupą, czy jakieś inne względy zadecydowały o tym? Czy może historia? To znaczy, sytuacja była taka, że ja jakby od zawsze jestem zainteresowałem się muzyką i filmem, więc jakby też mnie fascynowały filmy muzyczne i dużo ich oglądałem. No a geneza jakby powstania tego filmu była taka, że Tymon, jak pracowaliśmy razem w telewizji robiąc program Łoskot, przyniósł mi taśmy z niewykorzystaną sesją z Lesterem Bowie. No i Tymon mówi, żebyśmy może coś z tym zrobili, jakąś taką, no nie wiem, jakiś krótki film po prostu o tej sesji, żeby ludzie, którzy brali udział w tej sesji, się wypowiedzieli. No, a ja pomyślałem, że może jednak po prostu dobrze było rozszerzyć to na całą historię zespołu. No i jakby od tego się wszystko zaczęło. Kiedy powstały pierwsze sceny? Kiedy zacząłeś kręcić? To było 2008. Film miał wyglądać zupełnie inaczej, ale i tak wiedziałem, że potrzebuję jakieś takie żywe obrazki. To nie chciałem, żeby ten film to były po prostu gadające głowy ze zdjęciami, z archiwami. No więc namówiłem Tymona, żeby on namówił chłopaków, żeby zrobić ten film. Oni się zgodzili, więc w ramach tego filmu no wymyśliliśmy tą sesję trzydniową. No i jakby no w dużej mierze ten film się narodził na tej sesji, w tym tak jak on wygląda. Bo no to wszystko się tam zaczęło po prostu. Powiedz mi, jak się współpracuje na planie z tak mocnymi charakterami i osobowościami, które rozwalają sprzęty, kopią w nie, brutalnie przeklinają? Cóż, wiesz, no do Tymona to ja byłem przyzwyczajony, bo już z nim po prostu się znałem dobrze, na takiej stopie też przyjacielskiej, więc no tutaj jak robisz film z kolegą, no to takiego problemu nie ma. Natomiast na samej sesji, no to trochę, no zadaniem dokumentalisty wydaje mi się, to jest bardziej obserwacja i robienie tak, żeby cię nie było i pozwolenie im jakby robić swoje, a nie w jakiś sposób migrować. Oczywiście były tam momenty, że trzeba było coś tam powiedzieć, no ale w gruncie rzeczy, no jednak chciałem, żeby to się toczyło swoim życiem. Twój producent powiedział, że posłużyłeś się momentami montażem manipulowanym. W jakim celu? Nie wiem, o co mu chodziło. Nie wiesz? Nie wiem, to znaczy, no, montaż zawsze jest pewną manipulacją, żeby one były mocniejsze, żeby pokazały to, co myślisz, że bohaterowie chcą przekazać tobie i sobie nawzajem. Słowo miłość bardzo często pada w tym filmie i to niekoniecznie w związku z nazwą kapeli, tak jak powiedziałeś, bo film nie jest tylko o tej reaktywacji chwilowej. Tak jak cały ten film i cała ta muzyka, która jest tam, nabiera jakby takiego bardzo emocjonalnego znaczenia, w tym sensie, że jak Mikołaj gra, jak Tymon gra, to każdy chce tam pokazać to swoje emocje w stosunku do kolegów. I to nie jest taka muzyka po prostu granie dla grania, tylko tak chciałem przynajmniej to zrobić, żeby każda ta scena na tej próbie poprzez muzykę opowiadała o ich charakterach. Więc wracając do tego, co powiedziałeś na początku, no to, że miłość ma tu znaczenie jako nazwa kapeli i jako nazywanie pewnych emocji, które między nimi są. Które fermentują. Tak, między tak. Nimi. Wydaje mi się, że to jest super, że to się udało osiągnąć, że po prostu są dwuznaczności, bo chyba to jest jakby w sztuce czy w dokumencie po prostu ważne, żeby to nie było na jednym poziomie, tylko na kilku.